Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Koalicji Obywatelskiej mam zaszczyt przedstawić stanowisko do sprawozdania Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2622. Wysoki Sejmie, rozpatrywany projekt jest jednym z dwóch projektów nowelizacji tej samej ustawy, ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta, przygotowanych przez dwie różne instytucje, Ministerstwo Sprawiedliwości i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aktualnie procedowanych w Sejmie. Obydwa dotyczą implementacji unijnych dyrektyw dotyczących ochrony konsumentów i zostały przygotowane mniej więcej z rocznym opóźnieniem. Dotychczasowa dyskusja nie przyniosła odpowiedzi na pytanie, czemu rząd nie zdecydował się na przygotowanie jednego projektu nowelizacji ustawy o prawach konsumenta, chociaż w dyskusji międzyresortowej apelował o to prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pisząc, że, cytuję, swoiste oderwanie przez projektodawców implementacji dyrektywy cyfrowej i dyrektywy towarowej od prac nad innymi przepisami konsumenckimi powoduje chaos legislacyjny oraz powstawanie niespójności oraz luk systemowych. Według prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów tego rodzaju zmiany systemowe wymagałyby utworzenia nowej regulacji o charakterze kodeksu konsumenckiego, która pozwoliłaby na spójne ujęcie zarówno spraw wyłączanych z kodeksu cywilnego, obowiązków wynikających z nowych dyrektyw, a także aspektu umów o treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, które są zupełnym nowum w naszych regulacjach krajowych. Wobec dziwnej procedury przyjętej przez rząd, mocno komplikującej prace legislacyjne, Komisja Gospodarki i Rozwoju na posiedzeniu w dniu 28 września dyskutowała możliwość rozpatrzenia dwóch projektów nowelizacji wspomnianej ustawy łącznie. Jednak wobec potencjalnych trudności proceduralnych i negatywnej opinii przedstawicieli rządu nie zdecydowała się na taki tryb pracy. W tej sytuacji projekt autorstwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, drugi w legislacyjnej kolejce, nie może być procedowany w szybszym tempie niż dyskutowany dzisiaj projekt ministra sprawiedliwości, co pewnie zwiększy wspomniane wcześniej niemal jednoroczne opóźnienie. Za przedłużający się brak zharmonizowania przepisów krajowych dotyczących ochrony konsumentów oczywistą odpowiedzialność ponosi rząd. Tymczasem zgodnie z projektem za rządowe zaniechania karani są przedsiębiorcy. Krótkie 14-dniowe vacatio legis na pewno nie jest wystarczające do efektywnego przygotowania firm do wdrożenia nowych przepisów. Ze smutkiem stwierdzam, że Komisja Gospodarki i Rozwoju odrzuciła poprawkę wydłużającą vacatio legis do 6 miesięcy. Poprawkę, której celem było umożliwienie przedsiębiorcom spokojnego przygotowania firm do wejścia w życie nowej regulacji. Koalicja Obywatelska przedkłada tę poprawkę do rozpatrzenia przez Wysoką Izbę, podkreślając, że zwracają się o to także organizacje przedsiębiorców. Wysoka Izbo, poza kwestiami proceduralnymi i legislacyjnymi, przepraszam, oraz zbyt krótkim vacatio legis, rozpatrywana implementacja unijnych dyrektyw nie wzbudziła kontrowersji. Koalicja Obywatelska zagłosuje za jej przyjęciem. Wnosimy jednak o przyjęcie przez Wysoki Sejm przedłożonej poprawki, którą w tej chwili przekazuję na ręce pani marszałek. Pięknie dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo.